Czy warto czytać podręczniki savoir-vivre, przeglądać poradniki, etykiety i kodeksy dobrych manier? Ja to oczywiście robię i dla własnej przyjemności, bo to lubię, ale też do celów zawodowych. Natomiast w tym filmie opowiem Wam o książkach, z których sam korzystam i opowiem, czy warto do nich sięgać, jak je czytać i co można zyskać z takiej lektury. Zapraszam. Już wielokrotnie pytaliście mnie o podręczniki dobrych manier, z których moglibyście czerpać ogólną i systematyzowaną wiedzę na temat etykiety, też wykraczając poza tematykę poruszaną na czasie dżentelmenów. Ja wielokrotnie zasłaniałem się wtedy tym, że nie ma takiego podręcznika, który mógłbym wyciągnąć i powiedzieć: patrzcie, to jest książka, którą musicie przeczytać, ponieważ uważam, że takiej nie ma. Ja, jak może zauważyliście już na czasie dżentelmenów, mam dość specyficzne podejście do etykiety. I raczej uważam, że należy dawać narzędzia do tego, aby sobie samemu radzić i improwizować, niż wyliczać zasady, a często też nawiązywać do sytuacji tak formalnych, w których mało kto przebywa. Raczej wolę trzymać się dnia codziennego, takiej zwykłej codzienności każdego z nas. Natomiast mimo wszystko muszę przyznać, że z tych wszystkich książek, kodeksów i podręczników można wynieść wiele ciekawej wiedzy i też mogą one inspirować do ciekawych przemyśleń. Dlatego postanowiłem zebrać te wnioski i opowiem Wam o tych książkach, o tym, jak je czytać, jakie są rodzaje, do czego sięgać, czego się po nich spodziewać, żebyście również mogli lepiej wybrać książkę, po którą sięgniecie i żebyście wiedzieli, czego można się po nich spodziewać. Zatem zaczynajmy. Podzieliłem książki na cztery kategorie. Tutaj mamy dwa stosiki książek międzywojennych i dwa stosiki książek współczesnych. Zaczniemy od podręczników dobrych manier z dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj zacznijmy może od przedstawienia bohaterów, którzy leżą na stole. To jest książka Ireny Stypianki, Sztuka uprzejmości, Zasady dobrego wychowania, i tutaj jest dwóch autorów, Maria Wauban i Michał Kurcewicz. Z tego co pamiętam, Michał Kurcewicz wydał później tę samą, jak mi się wydaje, książkę po wojnie pod własnym nazwiskiem, więc to może być czasem mylące. To są dwa oryginały z dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj mamy Obyczaje towarzyskie Marii z Kolonna Walewskich Wielopolskiej oraz trochę taka ciekawostka, to jest Zofia Stryjeńska, Savoir Vivre. Mój najświeższy nabytek, z jednej strony dlatego, że bardzo lubię twórczość Zofii Stryjeńskiej i jest naprawdę przecudownie ilustrowana ta książka. Ze wszystkich podręczników dobrych manier pod tym względem ona się najbardziej wyróżnia, ale również jest... no, Zofia Stryjeńska nie była autorką tego typu poradników, ona była artystką, więc sama książka może nie być najlepszym wyborem dla osoby, która szuka jakiegoś kompendium, natomiast nawet ja z niej dowiedziałem się kilku nowych ciekawostek, na przykład o mankietach na sznurkach, żeby nie nosić długich rękawów. Więc to polecam dla uzupełnienia swojej biblioteczki. Natomiast pozostałe jak najbardziej są pełnymi podręcznikami dobrych manier. Do nich jeszcze doliczyłbym kilka pozycji, które będzie może Wam łatwiej zdobyć, ponieważ są zdigitalizowane i są dostępne w bibliotekach online, jak na przykład w bibliotece Polona, to jest biblioteka Biblioteki Narodowej, cyfrowa biblioteka. I tam na przykład polecam poszukać pod nazwiskiem Rościszewski, Mieczysław Rościszewski, autor, który w rzeczywistości nazywał się Londyński, ale stosował ten pseudonim do swoich podręczników dobrych manier, jak i autorka o pseudonimie Well, W-E-L-L, albo Well. To są takie najbardziej typowe, które bym polecał, z których sam często korzystam. Z Rościszewskiego bardzo często korzystałem, ponieważ jest tam bardzo dużo interesujących opisów, które mają też świetny język. Są czasami przeterminowane, ponieważ jest część z tych zasad jeszcze sprzed I wojny światowej, więc dużo takich ciekawostek tam się znajdzie, które czasami rozbawią, więc nadają się bardzo dobrze na cytaty. Natomiast podręcznik pani Well najbardziej przypadł mi do gustu pod względem
takiej dojrzałości przy podejściu do tematu. Ona nie opisywała, nie wyliczała po prostu zasad na różne okazje, tylko bardziej opisowo podejmowała ten temat i pod tym względem bardzo przypadła mi do gustu, więc polecam. Do tej pory była bardzo trudno dostępna, ale odkąd ją zdigitalizowano, jest dostępna bardzo łatwo w internecie. W papierowej wersji to będzie biały kruk. Tutaj, jak widzicie, mam i przedruki współczesne, i oryginały z dwudziestolecia międzywojennego. Polecam sięgać po te książki nie tylko jako ciekawostki historyczne. One mnie nauczyły, to są lektury dla mnie już tam sprzed 10 czy kilkunastu lat, które pokazały i te dawne obyczaje, ale też pokazały ich sens. Ujawniły właśnie fundamenty dobrych manier. I dzięki nim zrozumiałem, kiedy już oddarłem je z tej całej ceremonii typowej dla przeszłości, zrozumiałem, dlaczego warto byłoby wiele z tych zasad pielęgnować również dzisiaj. Może w jakiejś otoczce bardziej współczesnej. I za to najbardziej cenię sobie podręczniki właśnie z dwudziestolecia międzywojennego i szczerze mówiąc najchętniej korzystam właśnie z nich. Kiedy rozgryzam jakiś temat i chciałbym sprawdzić, jaka jest tutaj perspektywa różnych autorów, to najchętniej właśnie sięgam do dwudziestolecia międzywojennego, żeby zobaczyć, jakie były korzenie, z czego mniej więcej wychodzono, żeby znaleźć fundament odarty, łatwiej mi go odrzeć z tych naleciałości, ponieważ mam już dystans do tego, co tutaj jest opisywane i wtedy łatwiej mi zrozumieć dane obyczaje i dane zachowania. Polecam bardzo gorąco przeszukiwanie, czy to Allegro, czy teraz, jak widać, coraz popularniejsze są te wydania współczesne, właśnie po to, żeby poznawać, jak to było kiedyś. Tutaj specyficzną kategorią tych podręczników międzywojennych są kodeksy honorowe. Ja tutaj mam dwa kodeksy, znaczy miałem kiedyś jeszcze Boziewicza. Boziewicz jest bardzo łatwo dostępny w internecie, więc to też nie jest żaden problem, niestety go straciłem. Tutaj jest kodeks honorowy Zamojskiego i Krzemieniewskiego oraz kodeks Gumińskiego, oprawiony już przez introligatora, to chyba jest jeszcze kopia nawet. Krzemieniewski, Zamojski był głównym konkurentem dla Boziewicza. Gumiński przedstawiał formę wychodzenia z pojedynków, powiedzmy, na drodze bezkrwawej. Polecam sięgać za te kodeksy nie tylko po to, żeby zgłębiać jakąś historyczną tradycję, ale też dlatego, że zachowania, zwyczaje związane z kodeksem honorowym, z postępowaniem honorowym są tak naprawdę pewnym rozwinięciem podręczników dobrych manier. Często tutaj znajdziemy też odniesienia do kodeksów honorowych, odesłania, ale także polecam czytać te zapisy, w których autorzy opisują, co sprawia, że ktoś jest honorowy albo niehonorowy, bo to nam pokazuje bardzo dobrze, jak myślano o tym, co jest postępowaniem dobrym, niedobrym czy niemile widzianym. Więc z tych kodeksów również możemy się wielu ciekawych rzeczy nauczyć. I teraz, kiedy chwytamy za tego typu źródła, oczywiście musimy mieć do nich duży dystans, ponieważ nie opowiadają o naszych czasach. Nie możemy przenosić po prostu w 100% tych zasad do dnia dzisiejszego, ponieważ to się nie sprawdzi. Zasady dobrych manier ewoluują i jeśli poczytamy sobie kilka takich podręczników, czy to powiedzmy z początku XX wieku, z początku dwudziestolecia międzywojennego i z końca dwudziestolecia międzywojennego, znajdziemy zupełnie różne podejścia do dobrych manier. I to nam powinno zapalić tutaj lampkę, ponieważ te zasady będą się dalej też zmieniały w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI. To, co moim zdaniem jest najbardziej interesujące i od czego należy zacząć, to czytać wszędzie wstępy. Wprowadzenia przez autorów, w których oni tłumaczą, dlaczego napisali daną książkę, dzięki czemu poznamy trochę kontekst historyczno-kulturowy i tutaj są wyjaśnione te przyczyny, dla których w ogóle trzeba było pisać podręczniki dobrych manier i dlaczego nie jest tak, że wszyscy to wynieśli z domu. Więc warto od tego zaczynać, to nam też ułoży perspektywę do czytania reszty książki. Natomiast następnie nie widzę, szczerze mówiąc, powodu, żeby czytać te książki od deski do deski, bo też nie do tego one służą. Oczywiście, kiedy wchodzimy w temat, jest to nasza pierwsza książka, jak najbardziej możemy to zrobić. Natomiast z czasem będziemy sięgać do wybranych rozdziałów, które nas interesują i o których już wiemy, że mogą przejawiać pewne różnice, bo będzie wiele takich sfer, w których treść będzie się powtarzała. Natomiast w wielu sytuacjach, takich bardziej miękkich,
znajdziemy różnice i będziemy mogli poznawać różne perspektywy tych autorów. I moim zdaniem to jest najbardziej pouczające. Daje dużo frajdy, czasami znajdziemy takie zapisy, przy których będziemy chcieli się zaśmiać, z którymi się podzielimy ze znajomymi jako z ciekawostką. Natomiast mimo wszystko, jak odrzemy te zwyczaje z takiej naleciałości tamtych czasów i spróbujemy odnaleźć źródła i przyczyny, takie fundamenty, dojdziemy do tego, co tam było istotą i wtedy będziemy mogli się zastanowić, czy chcielibyśmy takie zasady również dzisiaj pielęgnować i czasami może nawet je przywracać do życia. Przejdźmy do współczesnych książek i tutaj przechodzimy znowu do literatury specjalistycznej, mianowicie protokołów dyplomatycznych. Ja korzystam z dwóch protokołów dyplomatycznych, Tomasza Orłowskiego oraz Andrzeja Wacława Bortnowskiego. I jest to literatura bardzo specjalistyczna. Nie polecam jej jako książka, taka pierwsza książka do wejścia w savoir-vivre, ponieważ protokół dyplomatyczny to nie jest savoir-vivre. To jest wersja bardzo formalna, wersja, która jest zrozumiała i szanowana w korpusie dyplomatycznym, mam nadzieję, że na całym świecie. Na pewno jest zrozumiała w krajach zachodnich. I tutaj możemy poznać te najbardziej wyśrubowane normy, ale to nie są normy, które byśmy stosowali w życiu codziennym. W życiu codziennym możemy sobie pozwolić na dużo więcej luzu. Ja korzystam z tych książek, żeby weryfikować niektóre ceremonie, niektóre zachowania w takiej najbardziej formalnej wersji. Często tutaj można znaleźć też jakieś wątki, które by się pojawiły w etykiecie biznesowej. Można by również je sprawdzić. Poza tym jest tutaj bardzo dużo treści niezwiązanych stricte z savoir-vivrem, tylko raczej z dyplomacją i one nas nie będą aż tak bardzo interesowały. Lubię do tego sięgać, kiedy weryfikuję niektóre informacje, ale tak jak powiedziałem, powinna to być raczej kolejna pozycja na regale niż takie wejście w zasady dobrych manier. Odłóżmy tę specjalistyczną literaturę i przejdźmy do książek współczesnych. Mam tutaj mały stosik tych książek, jednak kiedy sam przygotowuję jakiś duży projekt, w którym zależy mi na tym, żeby zweryfikować perspektywy wielu autorów, idę do biblioteki i przynoszę drugi taki stos, żeby to sprawdzać. I to, co mnie interesuje w pierwszej kolejności w takich książkach, to kto to wydał i w jakim roku. Jak już powiedziałem, te zasady ewoluują i powiedziałbym, że w ostatnich dekadach ewoluują jeszcze szybciej, ponieważ zmiany technologiczne wpływają na zmiany też tych zasad, więc mamy, jak najbardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, o czym czytamy, żeby nie okazało się, że czytamy jakieś przestarzałe zasady i na przykład powiemy sobie, że nie, savoir-vivre nie jest dla nas, ponieważ to jest z innego świata, bo prawdopodobnie będzie tak, że będziemy czytać coś z zupełnie innego świata. Tutaj na przykład mam poradnik współczesnego savoir-vivre, to chyba jest taki jeden z bardziej ogólnych współczesnych poradników, autora Hansa Georga Schnitzera. Zatem mamy tutaj do czynienia z książką z niemieckiego kręgu kulturowego. No i powinna nas zainteresować również data wydania. Prawdopodobnie kiedyś sobie to sprawdzałem, widzę, że w nocie tutaj nie ma informacji o pierwszym wydaniu, ale kiedy spojrzymy na zdjęcia, to możemy się zorientować, że nie są to współczesny nam okres i te zdjęcia czasami też mogą prowokować do rozbawienia. I będziemy mieli faktycznie wrażenie, że czytamy o czymś lekko przestarzałym. Dlatego należy to sprawdzać, kogo czytamy i z jakiego roku, żebyśmy wiedzieli, jakie mieć nastawienie do poszczególnych zasad. Nie sprawia to, że książka jest nieprzydatna, ale musimy wiedzieć, jak ocenić poszczególne zasady, które mogą nam się wydawać podejrzane. Z takich bardziej ogólnych książek tutaj mam jeszcze Stanisława Krajskiego, savoir-vivre 250 problemów. To jest jedna z książek pana Krajskiego. Jest dość popularny w kontekście savoir-vivre w internecie, więc wyobrażam sobie, że wielu z Państwa może go już kojarzyć. Moim zdaniem pan Krajski jest dość konserwatywny w swoich ocenach zasad dobrych manier i może nie zawsze przypaść do gustu młodemu pokoleniu, więc to proszę też mieć na uwadze. Ale jak najbardziej warto zapoznać się z jego
zdaniem, jego opiniami. Tutaj mam jeszcze kolejnego polskiego specjalistę od Savoir Vivre, Adama Jarczyńskiego, etykieta w biznesie. Pan Jarczyński moim zdaniem przedstawia bardziej perspektywę młodego pokolenia, dlatego zdecydowanie jak najbardziej polecam. I tutaj mamy też ciekawy przypadek. Etykieta w biznesie jeszcze szybciej się moim zdaniem zmienia niż takie zwykłe zwyczaje towarzyskie, wbrew pozorom, bo tutaj mamy też częściej do czynienia z jakimiś elementami, akcesoriami, elementami technologicznymi i tak dalej. Także etykieta ma tutaj większe znaczenie. I tu również polecałbym często sprawdzać, z jakiego roku mamy książkę, żeby wiedzieć, jak bieżąco była pisana. I kolejnym opracowaniem, które prawdopodobnie wielu z Państwa już ma na swoich półkach, to jest Gentleman, mam zasady Adama Granville'a. To jest wielkie kompendium takiego około dżentelmeńskiego świata, powiedziałbym ujęciu stereotypowym. Stereotypowym o tyle, że możemy tutaj bardzo dużo luksusu zaznać. Jak wiecie, ja mam taką, preferuję perspektywę bliższą zwykłym ludziom, że tak powiem. Dlatego tutaj proszę się nie zdziwić. Natomiast sama część, jest tutaj część dotycząca Savoir Vivre, to też będą takie bardziej wyszukane zasady. Jeśli macie na półce, warto sięgnąć, poczytać, jeśli to miałby być taki wstęp do Savoir Vivre. Mimo wszystko jednak więcej tutaj się dowiemy o ubraniach, zegarkach i dodatkach różnych i tym podobnych rzeczach. Bardzo wartościowych, ciekawych też informacji. Jako podręcznik do Savoir Vivre oczywiście ta książka nie będzie najlepszym wyborem, ale może stanowić jakieś małe wprowadzenie. No i z kategorii takich małych wprowadzeń nie mogę nie omówić tutaj mojej książki, dlatego że wiele osób z Was prawdopodobnie już ją ma na półkach. W mojej pierwszej książce Mężczyzna z klasą jedna z trzech części, książka była podzielona na trzy części, jedna z nich dotyczy budowania relacji, etykiety i również jest to jakiś taki przegląd dający wyobrażenie o tym, czym jest Savoir Vivre. Natomiast nie powiedziałbym też, że byłby to dobry, kompleksowy wstęp. Właśnie z tych przyczyn i że uważam, że te wszystkie książki mają pewne braki i jako pełne kompendium nie mogą za bardzo służyć jako przewodnik, jak i uważam też, że moja praca w poprzedniej książce nie wyczerpywała tematu, mam w bardzo poważnych planach przygotowanie obszernego kompendium, które no, w moim stylu będzie opowiadało o tym, jak podchodzić do dobrych manier, tak żeby móc swobodnie improwizować i umieć zachować się w każdej sytuacji, nawet takiej, która nie została nigdzie opisana, bo i takie przecież mogą nam się zdarzać. Ale to dopiero będzie w nieco dalszej przyszłości. Póki co, jak już w poprzednim filmie zapowiadałem, przygotowuję dla Was druk książki już na tę jesień o pracy nad sobą, pracy nad własnym charakterem, czyli tej rzeczy najbardziej wartościowej, którą mogę Wam dać na sam początek. Więc jeśli jesteście zainteresowani tą książką, zapiszcie się na newsletter, żeby dowiedzieć się, kiedy dokładnie będzie premiera w pierwszej kolejności i móc zakupić książkę od razu. I to już wszystko, co bym miał dla Was na temat podręczników dobrych manier. Sam preferuję te starsze, ponieważ uważam, że są nieco mniej przetworzone. Te nowsze zazwyczaj to jest po prostu przetłumaczenie tego, co mieliśmy kiedyś na dzień dzisiejszy i powiedzmy dodanie kilku elementów, co też jest takim skrótem i bardzo ułatwia życie. Natomiast jeśli faktycznie chcecie wejść w ten temat, ciekawi Was, to zdecydowanie polecam sięgać na wyrywki do tych starych książek i wyrabiać sobie powoli opinię. Natomiast jeśli chodzi o współczesne podręczniki, tak jak już powiedziałem, nie potrafię wskazać takiego, który by mnie usatysfakcjonował, który by sprawił, że nie mam ochoty napisać takiej książki samodzielnie, więc tak jak ja, możecie korzystać po prostu z tego, co macie dostępne pod ręką, sprawdzać i potem weryfikować dalej. W tym akurat wypadku uważam, że im więcej źródeł mamy pod ręką, tym lepiej i wtedy łatwiej ocenić, z jakiego typu radami mamy do czynienia. Polecam też takie krytyczne podejście do mojej własnej twórczości na czasie dżentelmenów, czy to na blogu, czy kanale. Śmiało weryfikujcie rady, które Wam daję w różnego rodzaju podręcznikach,
którymi macie do czynienia, żeby sprawdzić, czy może przypadkiem jakieś podejście innego autora nie będzie Wam bardziej pasowało. Jeśli natomiast macie jakieś książki, które sami preferujecie, o których tutaj nie mówiłem, chcielibyście je polecić, koniecznie zróbcie to w komentarzu pod tym filmem, podzielcie się tą wiedzą, żeby inni również mogli skorzystać. Nie muszą to być koniecznie podręczniki, mogą to być nawet powieści, które otworzyły Wam oczy na niektóre zasady i zachowania. Koniecznie dajcie znać, nie trzymajcie tych ciekawostek dla siebie. Zatem ja już na tym kończę, polecam jeszcze raz zapisanie się na newsletter związany z publikacją mojej najnowszej książki i my widzimy się tradycyjnie w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam. I trzymajcie klasę. Cześć!